Cześć! Jeżeli nie posiadacie YouTube Premium, to na początku filmu mogła Wam się pojawić reklama. Spokojnie ja wiem, że część z Was będzie teraz zła, ale proszę posłuchajcie. Chciałbym rozwijać dla Was księgę grozy coraz bardziej, w związku z czym postanowiłem włączyć na filmach monetyzację. Co to dla Was znaczy? Na początku filmów będzie ustawionych przeważnie kilka reklam, przez które, mam nadzieję, dacie radę przetrwać, a całej reszty opowiadania będziecie mogli wysłuchać już w spokoju. Dzięki temu kanał zarobi jakieś pieniądze, które mam nadzieję zwrócą na razie przynajmniej miesięczne koszty Mid Journey do miniatury oraz Epidemic Sound, czyli serwisu do muzyki i efektów specjalnych, które wykupiłem, a cała reszta pieniędzy, która ewentualnie pozostanie i się zbiera, będzie przeznaczana w zupełności na kanał. Czy będzie to poprawa warunków pracy i warunków akustycznych w moim pokoju, czy bezpośrednio sprzęt audio i jakieś pluginy do obróbki dźwięku? Kolejna wiadomość jest taka, że startuję ze Spotify. Od teraz tam też będziecie mogli słuchać moich nagrań, natomiast wszystkie poprzednie niestety nie nadają się przez muzykę objętą prawami autorskimi, której używałem. Eee, wrzucę tam garstkę nagrań, które zachowały mi się gdzieś na dysku, jeszcze bez muzyki, przed, przed montażem muzyki, ale reszta no, pozostanie tylko na YouTube. No i to tyle, kochani. Co do wspierania, jeszcze nie będzie dostępne, ale może już niedługo, bo to i tak tylko dla chętnych. Mam nadzieję, że wszystko między nami jest ok. Ja dalej będę się starał wrzucać świeże, fajne słuchowiska. Mam nadzieję, że częściej. A Was zapraszam już do właściwej części, czyli opowiadania pod tytułem Mordercy na Sprzedaż. Dziękuję Wam za uwagę. Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Witamy na aukcji internetowej Sweet Mercy. Mam nadzieję, że wszyscy wspaniale spędzają noc lub dzień, w zależności od strefy czasowej. Dziękujemy za Wasz udział. Proszę, niech nasze kostiumy nie budzą Waszego niepokoju. Jest to ważne, byśmy nie ujawniali naszych tożsamości, by dalej móc pomagać dobrym ludziom, takim jak Wy. Tutaj, w Sweet Mercy, wiemy, że przeszliście przez piekło i nie zamierzam marnować waszego czasu na zbędne bzdety. Nasz produkt to mordercy. Naszym celem jest umożliwienie swoistego domknięcia spraw rodzinom, które doświadczyły skrajnych tragedii. Gdy morderca zostaje wypuszczony na wolność wskutek niedopełnienia przez policję obowiązków lub gdy porzucają oni sprawę, wtedy wkraczamy my. Gdy nasi śledczy potwierdzą, że oskarżony jest winny, nasz zespół infiltracyjny przewozi go do jednego z naszych strzeżonych obiektów. Eliminujemy wszelkie wątpliwości, upewniając się, że oskarżony w pełni przyznał się do winy, ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Pełen komplet przesłuchań jest dostępny do pobrania za darmo dla naszych specjalnych gości. Doskonale sprawdzają się podczas terapii. Teraz pozwólcie, że omówię pokrótce najważniejsze elementy naszej strony. Oczywiście obraz z naszej głównej transmisji znajduje się w centrum. Rząd niebieskich kratek pod spodem to wy, nasi goście. A zielony rząd powyżej reprezentuje taką samą liczbę naszych darczyńców. Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest historia licytacji, a po lewej stronie prezentowany będzie dzisiejszy produkt wraz z informacjami na jego temat. On również nas widzi i słyszy. <laughs> Wielu gości życzy sobie z nimi bezpośredniej konfrontacji. Zdajemy sobie sprawę, że większości z Was nie stać na wzięcie udziału w aukcji, ale uważamy, że rodziny ofiar mają prawo tu być. Każdy z Was otrzyma darmowy dostęp do transmisji na żywo z sobotniego wieczoru zwycięzcy aukcji, ale to nie wszystko. Jedna szczęśliwa rodzina będzie mogła nawet wziąć w niej udział. Ah, <noise> aż się z krzeseł poderwaliście. Każdy z Was będzie miał szansę opowiedzieć nam swoją historię, a na koniec nastąpi krótka przerwa, podczas której darczyńcy wybiorą, kogo chcą zasponsorować. Jeśli wasz darczyńca złoży najwyższą ofertę, będziecie mogli osobiście odwiedzić nasz ośrodek. Nasz gość wieczoru to 34-letni Carl Anthony Bateman. Urodził się w Bostonie, w dzieciństwie doświadczał przemocy, a w wieku 17 lat opuścił dom i od tego czasu był ciężarem dla społeczeństwa. Od czerwca do grudnia 2019 roku brutalnie zaatakował cztery kobiety. Są tutaj rodziny dwóch z tych czterech kobiet gotowe skonfrontować się z mordercą ich bliskich, a nasz trzeci gość zdołał przeżyć swoje męki. Pierwszą ofiarą Batemana była Julie Edwards, która zdążyła ukończyć swój drugi rok studiów. Darczyńcy, posłuchajmy, co mają do powiedzenia jej rodzice! Helen Lawrence. Możecie zacząć, gdy będziecie gotowi. E, hej, nie będę udawał, że rozumiem coś z tego darkwebowego bełkotu. Cztery godziny nam zajęło, żeby w ogóle odpalić tę dziwaczną przeglądarkę. E, jakby ktoś mi miesiąc temu powiedział, że będę siedział na tym czymś i opowiadał o swojej historii ludziom w maskach Indian. Kurwa. No, słychać jak to brzmi. Ale widok tego żałosnego skórwy syna, który dostaje za swoje, jest wart każdej sekundy. Wygląda na to, że już je sporo wycierpiał. I dziękujemy Ci za to. A Myśleliśmy, że wasze zaproszenie to ściema brzmiało jak scenariusz do jakiegoś pokręconego filmu, ale i tak bym nie wiedział, jak to sprawdzić. Z pewnością, Wygląda autentycznie, a to chyba na razie wystarczy, póki nie chcecie pieniędzy. Ach, nie sądzę, by Helen była w stanie za wiele powiedzieć, ale mogę mówić w imieniu nas obojga, jeśli naprawdę zobaczymy, jak ten drań cierpi. Ach, cieszę się, że to ogląda. Masz coś do powiedzenia, Bateman? Nie? <gryw w> tak myślałem. Kurwa, naprawdę chciałem, żeby dorwali cię żywego, żebym mógł powiedzieć ci coś w sądzie, ale to jest nawet lepsze. Późną nocą, kiedy życzenie sobie śmierci z naszym dzieckiem nie pozwoli nam spać, Twoje cierpienie ukołysze nas do snu. A ja chciałbym być tym, który Tobie zasnąć szybko nie pozwoli. Jesteśmy z Tennessee, Julie studiowała w Bostonie. Chcieliśmy, żeby przyjechała do domu na wakacje, ale ona chciała pracować i wynająć mieszkanie z jedną ze swoich przyjaciółek. Jej współlokatorka Erin była z nią podczas tej ostatniej nocy. 14 czerwca 2019 roku był piątek. Poszły do jakiegoś baru z kilkoma innymi dziewczynami. Wyglądało na to, że chodziły tam dość często, miały stamtąd pełno tych y, swoich Instagramów. Noc mijała, a tak zwane przyjaciółki Julie rozchodziły się z różnymi chłopakami i żadna z nich nie czuła potrzeby, by upewnić się, że moja córka bezpiecznie wróci do domu. Przypuszczam, że właśnie tam wypatrzyła ją ta łajza. Proszę wybaczyć, że przerywam, ale z naszych przesłuchań wynika, że został pan źle poinformowany. Pan Bateman sam przyznał, że po raz pierwszy zobaczył panią Julie opuszczającą kampus dwa tygodnie przed wspomnianą nocą. O, chyba nie powinno mnie to dziwić. Ci detektywi w większości nie mieli pojęcia co robią. Nie potrafili nawet zebrać tych pierdolonych dowodów bez zjebania naszej jedynej szansy na dorwanie gnoja. Domyślam się, że najwięcej dostawaliśmy tych łatwych odpowiedzi, bo po co policja miałaby dociekać prawdy, skoro i tak przeważnie wychodzi na to samo. Ich nie obchodzi, co się naprawdę wydarzyło, obchodzi ich tylko, na którą wrócą do domu. Przepraszam, jeśli ktoś się teraz nastroszył. Wiem, że są dobrzy policjanci. Ale żaden taki nie pracował nad sprawą Julie. To na pewno. Ach, było już po północy, kiedy kamery zarejestrowały Jules opuszczającą bar. Wolała się przejść. Od mieszkania dzieliło ją tylko kilka przecznic. Choć przypuszczam, że to nie ma znaczenia, skoro już i tak wiedział, gdzie mieszkała. Policja twierdzi, że nie było śladów włamania. Czy wie pan, jak on dostał się do środka? Udało mu się podrobić jej klucz. Bateman wszedł do mieszkania tuż po ich wyjściu i ukrył się w szafie na ubrania. Była to już jego trzecia próba, ale pani Edwards przy poprzednich okazjach nie wracała do domu sama. Gdy wszyscy zasypiali, udawało mu się wyjść niezauważonym. Co za chory skurwysyn! A skąd możecie wiedzieć, że mówił prawdę? O! zaczęło się od wielu kłamstw jak u każdego. Informacje zebrane podczas tortur są w większości fałszywe ale doprowadziliśmy nasze metody do perfekcji. Nasi goście delektują się ich cierpieniem. Tak, ale co więcej, łamie to również ich ducha, dzięki czemu łatwiej nimi manipulować, gdy przychodzi czas na faktyczne przesłuchania. Nie tniemy kosztów na stworzenie wiarygodnego środowiska, w którym produkt może myśleć. Cóż, o tym nie wolno mi akurat mówić. Może oglądaliście w telewizji serum prawdy. W prawdziwym życiu jest nieco inaczej. Aby osiągnąć wiarygodne rezultaty, muszą być spełnione bardzo specyficzne warunki. Dysponujemy wspaniałym zespołem psychologów i lekarzy, którzy wyjaśniają to znacznie precyzyjniej w pełnym materiale wideo, a na końcu przedstawiają kompletny, oparty na faktach, raport. Zapewniam Pana, Panie Edwards, nigdy nie powtórzyłbym niczego, co byłoby mniej niż w 100% pewne. No, chyba większość z tego zrozumiałem. Póki co i tak okazuje się pan rzetelniejszy od policji. Na pewno obejrzymy to nagranie, jak tylko to się skończy. Ale jeśli chodzi o to, co stało się później, ja nie wiem. Nie wiem, czy dam radę. Julie była taką uroczą dziewczyną. Dlaczego ona? Ha? Gnoju? Dlaczego ona? Raport z autopsji ukazywał szczegółowy obraz, ale zaczynam dochodzić do wniosku, że wcale nie wiedziałem tak dużo, jak sądziłem. Trudno powiedzieć, ile jeszcze zdołam znieść, ale jestem to winien mojemu dziecku. Nie zasłużyła na to, a już na pewno nie na śmierć w samotności. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, czego ta ludzka kanalia się dopuściła, żeby się rozerwać. Gdyby to zależało ode mnie, sprawiłbym, że poczułby dokładnie to, co czuły jego ofiary, krok po kroku przerywając na moment przed jego śmiercią, żebym mógł to robić raz za razem. Tak, brzmi cudownie. Nie wystarczyło, że ją napadłeś i uwiązałeś. Nie! Musiałeś pójść o kilometr dalej. Nie założyłaby tego kostiumu z własnej woli. Na pewno nie dla ciebie! Ach, powiedziano nam później, że była ubrana jak postać z kreskówki dla dzieci o nazwie Sailor Moon. Z jakiegoś powodu poczułem potrzebę wygooglowania tego i jeszcze bardziej mnie to zdezorientowało. Najwyraźniej seksualizowanie postaci z kreskówek jest powszechne. Co jest z ludźmi do cholery nie tak? Widziałem coś o tytule Spongebob wytrysko porty. Mam gdzieś, co robią dorośli, żeby zrobić sobie dobrze, ale nie powiecie mi, że tego nie oglądają dzieci. Udusił ją. Gdy było już po wszystkim, więzy na jej nadgarstkach i kostkach zerwały z nich skórę, gdy próbowała, jak, jak on ją... a ja przepraszam, nie, nie mogę. Może pan... Skoro i tak wie pan więcej od nas, może nam pan powiedzieć... Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Tak jest. Mogę. Kilka minut po powrocie do domu połączenie telefoniczne z Erin zostało przełączone na tryb głośno mówiący, podczas gdy Julie stała zaledwie kilka kroków od szafy, w której ukrywał się Bateman. Zorientowałby się tak czy inaczej, ale ich rozmowa potwierdziła, że córka zostanie na noc sama. Około 30 minut później wąski snop światła spod drzwi zgasł, a Bateman odczekał kilka chwil, zanim dyskretnie wyłonił się z szafy. Mieszkanie, z wyjątkiem delikatnej żółtej poświaty na końcu korytarza, pogrążone było w ciemności, a na tle szumu bieżącej wody słychać było muzykę. Julie nie usłyszała otwierających się drzwi do łazienki i nie dostrzegła rosnącego cienia na zasłonie prysznicowej. Z obecności Batemana zdała sobie sprawę dopiero wtedy, gdy zasłona została gwałtownie zerwana. Nie pozostawił jej szansy na reakcję. Gdy otworzyła usta, by krzyknąć, postąpił naprzód, wymierzając jej cios w szczękę. Głowa dziewczyny odbiła się do tyłu, uderzając o kafelki i pozbawiając ją przytomności. Bateman zaciągnął ją do łóżka, gdzie szybko przebrał za Sailor Moon, a następnie związał jej ręce i stopy. Kostium został zakupiony specjalnie na tę okazję, a on sam poświęcił dużo czasu na stylizację długich blond włosów Julie na wzór postaci. Odzyskała przytomność przed zakończeniem tego procesu, ale nie była w stanie się ruszyć z powodu krępujących ją więzów. Ignorował jej płacz, dopóki nie skończył. Wtedy podał jej te same dwie opcje, które później przedstawiał swoim przyszłym ofiarom. Rób, co mówię i będziesz żyć, spróbuj uciec i umrzesz. Julie nie była zaznajomiona z Sailor Moon, ale widząc w tym swoją jedyną szansę na przeżycie, zdecydowała się poddać. W pierwszej scenie Bateman wybrał dla siebie rolę księcia Demando, kiedy. Stop, stop! Nie wiem, czy jesteśmy teraz na to gotowi. Nie dam mu rady. Po wszystkim autopsja wykazała, że. Przyczyną jej śmierci było uduszenie. Czy to prawda? Czy on zmusił ją do przeżycia tych wszystkich okrucieństw tylko po to, by na koniec ją udusić? Tak, obawiam się, że tak. Pani Edwards przez kilka godzin odgrywała różne scenariusze, zanim została uduszona podczas ostatniej sceny. Uff. Tak bardzo pragnę krwi tego potwora. Każdej nocy marzę o ohydnych, nie do opisania rzeczach, które bym mu zrobił, i brzydzę się tym, w co mnie zamienił. Daliście nam już Państwo więcej niż ośmielilibyśmy się oczekiwać. Nie wiem jeszcze, przez co przeszła reszta, ale nawet jeśli nie będzie nam dane być przy tym osobiście, to, co dla nas zrobiliście, jest nadwyraz wystarczające. Z całych naszych popękanych i okaleczonych serc dziękujemy. Dziękujemy, Państwo Edwards. Wiemy, że niełatwo jest słuchać takich rzeczy, zwłaszcza od nieznajomych, ale znajdujecie się wśród ludzi, którzy rozumieją ten ból aż zbyt dobrze. Każdy z członków naszego zespołu doświadczył czegoś podobnego. Traktujemy tę pracę bardzo poważnie, a naszym głównym celem jest zapewnienie swojego rodzaju ukojenia w tych trudnych chwilach. Nie ma znaczenia, czy ulgę znajdujecie w świadomości, że ten człowiek już nigdy nie zrani kolejnej duszy, czy po prostu w jego surowej karze. Wszyscy przeżywamy żałobę w inny sposób i goimy rany we własnym tempie. Darczyńcy, czy jesteście gotowi, aby posłuchać naszego drugiego gościa? Po dokonaniu swojego pierwszego morderstwa, Bateman popadł w paranoję, ale gdy w ciągu następnych tygodni, pod jego drzwiami nie pojawiali się detektywi, paranoja powoli przeradzała się w pewność siebie. Następnie, 2 października 2019 roku, postanowił zrobić to ponownie. Tym razem jego ofiarą padła 19-letnia Natalie Laird. Tej nocy jest z nami jej ojciec i dwaj bracia. Panie Laird, może pan zacząć, gdy będzie pan gotowy. Tata? E, cześć wszystkim. E, jestem Jason... To mój brat Tony, i. Nie wydaje mi się, że tata jest na to aż tak gotowy, jak myślał. Czy nie będzie problemu, jeśli najpierw zadam pytanie? Dzięki. Chciałbym wierzyć, że to prawdziwe, ale skąd mamy wiedzieć, że transmisja z Batemanem jest na żywo, albo w ogóle, że go macie? Nie zareagował na nic, co zostało powiedziane. Chcę zobaczyć, jak podnosi cztery palce i bez żadnych zakłóceń na kamerze. Więc Panie Bateman ostrzegaliśmy Pana przed tym. Ten młody człowiek do Pana mówi. Dobrze, będzie po Twojemu. Frank, poproszę kontakt jedna sekunda. Proszę mi wybaczyć, panie Laird. Mikrofon Karla jest wyciszony, ale osoba wchodząca do pokoju, którą pan widzi, jest naszym szefem ochrony, a urządzenie w jego ręku to poganiacz do bydła. Jestem pewien, że pan Bateman już za moment będzie bardziej przychylny pańskiej prośbie. A, no i są cztery palce czy to wystarczy? Czy może chciałby pan, żeby się podniósł i spojrzał w kamerę? Proszę nie krępować się pytać. Całkowicie rozumiemy pański sceptycyzm i z przyjemnością spełnimy każdą uzasadnioną prośbę, aby uspokoić pańskie obawy. Nie, proszę pana, myślę, że to wystarczy. Dziękuję. Więc twierdzi pan, że jeśli powiemy o tym, co stało się z NAT których z tych bogaczy zdecyduje się licytować w naszym imieniu. Tak, chyba rozumiem, o co chodzi, ale abstrahując, najbardziej zależy nam na tym, żeby nie skrzywdził już nikogo więcej. Tak poza tym, cokolwiek go spotka, zasługuje na to. Ach, natomiast Natali nie była osobą publiczną. Nie chciałaby, żeby wszyscy wiedzieli, przez co przeszła z tym draniem. W wiem, że wszystkie szczegóły i tak można pobrać, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będziemy to oglądać, albo które fragmenty, jeśli już się zdecydujemy. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby nie opisywał pan również ostatnich chwil nad. To, co widziałem, będzie mnie dręczyć do końca życia, i pomimo tego, jak mój ojciec i brat się teraz czują, N nie chcę, żeby prześladowały ich te same sceny. Absolutnie, proszę pana, o tym decyduje tylko i wyłącznie pan. Aczkolwiek nigdy nie powinieneś obwiniać się za poczynania potwora. Jesteś bardzo bystrym i inteligentnym młodzieńcem. Jestem pewien, że przed tobą jeszcze wiele dobrego. Dziękuję za pański czas. Wraz z doniesieniami o drugim morderstwie, ostrzeżenia przed Cosplay Killerem zalały lokalne portale informacyjne, ale jego tożsamość pozostawała tajemnicą. Następnie, rankiem 4 listopada, ciało Vanessy Jordan zostało odkryte przez jej chłopaka po tym, jak nie pojawiła się na randce przy śniadaniu. Andrew w rozmowie z CNN powiedział, że nie był jeszcze świadomy poprzednich zabójstw i z trudem przetwarzał wszystkie aspekty tej makabrycznej sceny. Chociaż nie rozpoznał popularnej postaci z serii Pokémon Misty, jestem pewien, że jest to wizerunek, który na długo pozostanie w jego pamięci. Jego mrożące krew w żyłach połączenie z numerem alarmowym zostało zawarte w naszym raporcie końcowym. Darczyńcy, ponieważ nie ma z nami nikogo, kto mógłby przemówić w imieniu Vanessy, przejdziemy do naszego trzeciego i ostatniego gościa. Jest to jedyna osoba, która przeżyła szaleńczy atak pana Batemana. Powitajmy, Michelle Perkins. Hej. Można mi mówić Shelley. Ja też nie sądziłam, że to wszystko będzie naprawdę, ale no to i on. Tej twarzy nigdy nie zapomnę, pomijając nawet ten czerwony kombinezon. Przejrzyj mi się, dupku. Nie, nie odwracaj wzroku. Chcę, żebyś patrzył prosto na mnie przy każdym moim słowie. Powiedziałem, spójrz na mnie. Frank, poproszę kontakt dwie sekundy. Doskonale. Panie Bateman, następnym razem będą to trzy sekundy. Przepraszam, pani Perkins, proszę kontynuować. O, nic nie szkodzi. Możecie mu śmiało dowalać, kiedy tylko odwróci wzrok. Jeżeli w zamian za możliwość zrobienia tego osobiście chcecie usłyszeć moją historię, nie ma problemu. Cieszę się, że Lajardowie zrezygnowali i przepraszam, panie Edwards, ale nikt nie zasługuje na to bardziej niż ja. Pierwszy raz zobaczyłam Batemana, kiedy pojawił się po zajęciach z socjologii, przed salą wykładową. Podszedł do mnie niekomfortowo blisko tylko po to, żeby skomplementować moją koszulkę. <laughs> Pewnie nieprzypadkowy jest tu fakt, że był na niej Inuyasha. To takie inne anime... Kreskówka, taka jak Sailor Moon i Pokémon. Powiedział, że zauważył ją jeszcze przed lekcjami. Zupełnie jakby normalnym było czekać przez godzinę tylko po to, żeby skomplementować nieznajomemu koszulkę. Podziękowałam i spróbowałam odejść, ale on poszedł za mną. Nie chciałam, żeby zobaczył, w którym akademiku mieszkam, więc poszłam do kawiarni. Na szczęście było tam kilku przyjaciół z kółka teatralnego, ale kiedy chciałam wskazać mojego prześladowcę, zniknął. 30 minut później wyszliśmy całą grupą, a po psycholu dalej nie było śladu. To był wtorek, do piątku całkowicie zapomniała mojego istnieniu. Sesje dobiegły końca i wszyscy byli gotowi wrócić do domu na przerwę świąteczną. Każdy był spięty ze względu na cosplay killera. Gdyby atakował blondynki lub jakiś konkretny typ, wszyscy przefarbowaliby włosy i żyli po staremu. Ale nikt nie wiedział, kogo wybierze jako następnego. Julie była blondynką, jak Sailor Moon. Włosy Natali były różowe, jak Sakury, a Vanessa była ruda, jak Misty. Najwyraźniej moje są czarne, jak Kagome. A? Prawda, Karl? O, Kagome jest jedną z głównych postaci z kreskówek Inuyasha. Postaram się tego nie komplikować, mimo że boli mnie nazywanie tego kreskówką. To nie czas na lekcje o anime. W każdym razie, tej nocy zostałam w łóżku. Mieszkanie samej było przyjemne, a mój akademik wydawał się bezpiecznym miejscem. Większość ludzi nie zamykała nawet drzwi na klucz, ale ja zawsze to robiłam. E, oglądałam YouTube późno w nocy, kiedy rozległo się ciche pukanie do drzwi. Nie było to niczym niezwykłym. Wiele osób zostawało na święta, a uczelnia na młodzież nie jest znana z zamiłowania do odwiedzania sklepów spożywczych. Pomyślałam, że jakiś pącz znowu potrzebuje przekąsek. Ech, gdy tylko ujrzałam twarz tego dziwaka, zrozumiałam, że popełniłam straszny błąd. Próbowałam zatrzasnąć drzwi, ale on je odepchnął i uderzyły mnie na tyle mocno, że mnie zamroczyło. Szarpanina była krótka, pamiętam tylko przebłyski, ale skończyło się na uderzeniu głową o posadzkę i wszystko zalała czerń. Żadnych snów, była tylko pustka. Kiedy odzyskałam przytomność, czułam się jak po głębokiej drzemce, dopóki wspomnienia o ataku nie zaczęły wracać. Głowa bolała mnie, jakby została rozłupana na pół. Kiedy odzyskiwałam świadomość, mogłam usłyszeć, jak Bateman się gdzieś krząta, ale nie chciałam, żeby wiedział, że się obudziłam. I myśląc, że wciąż jesteśmy w moim akademiku, miałam nadzieję rzucić się do drzwi. Żałuję, że najpierw się nie rozejrzałam, jak spróbowałam się podnieść. Kilka rzeczy zauważyłam naraz. Nie byliśmy w moim akademiku, byliśmy w obskurnej piwnicy. Byłam również ubrana jak zdzirowa talica listka, co najprościej opisuje kostium Kagome, a wokół mojej kostki przykuty był futerkowy kajdanek przymocowany do metalowego pręta zabetonowanego w podłodze. Łańcuch narobił dużo hałasu, a on natychmiast usłyszał mój ruch. Miał na sobie czerwony kombinezon z dużym naszyjnikiem z koralików, takim jak postać Nujaszy. Ciężko to zniosłam, ale przeżyłam. Kiedy zobaczyłam jego chore spojrzenie i ten obrzydliwy uśmiech, podjęłam decyzję, by z nim popłynąć. Bez względu na wszystko. Miałam nadzieję, że moja znajomość serialu pozwoli mi go przekonać, że kajdanki są zbędne. Ale niestety seryjni mordercy są w rzeczywistości trudniejsi do zmanipulowania niż na filmach. Ale się nie poddałam. O nie, zabawiałam się z nim przez trzy najgorsze godziny mojej egzystencji, kiedy konsekwentnie rujnował moje życie i ukochane wspomnienia z dzieciństwa jednocześnie. Nic dziwnego, że tylko w ten sposób mógł przelecieć kobietę. Nago jest nieskończenie bardziej odrażający. Na szczęście, jego imponujące 10 centymetrów nie wyrządziło mi większej krzywdy, gdy mnie napastował. To trochę ułatwiło sprawę. W końcu stało się. Chciał odegrać jedną z najsłynniejszych scen w serialu. A co za tym idzie? Musiał mnie rozkuć. Był już wtedy w takim pośpiechu, że dwa razy upuścił przy tym kluczyk. Musiałam się powstrzymywać, żeby nie uciec. Obserwował uważnie każdy mój ruch, a ja prędzej wolałabym umrzeć, niż pozwolić mu ponownie mnie skuć. Uschła kolejna część mojej duszy, kiedy przełknąłam wymiociny i zmusiłam się do współpracy jeszcze przez kilka minut. Staliśmy przy ścianie. Ja plecami do niej i w zasięgu ręki butelka z alkoholem. Wciąż leżała tam, gdzie ją postawiłam. Przygryzłam wargę aż do krwi, żeby powstrzymać wymioty, czekając aż zatraci się w chwili. Przeczesałam palcami jego paskudne, tłuste włosy, by zbliżyć dłoń do półki tak blisko jak to możliwe. Kiedy zaczął wywracać oczami do tyłu, chwyciłam butelkę i z całej siły uderzyłam ją w jego głowę. Nie pękła, a on nie upadł na podłogę tak, jak sobie wyobrażałam. Jęknął tylko i cofnął się o kilka kroków, patrząc na mnie z najmroczniejszą nienawiścią, jaką kiedykolwiek widziałam. Stałam sobie sprawę, jak szybko by nie dopadł, gdybym zaczęła biec. Zamiast tego. Rzuciłam się na niego jak byk i jeszcze raz uderzyłam go w głowę. Uderzenie rozeszło się po moim ramieniu, ale prawie go nie odczułam. Skupiłam się wyłącznie na Batmanie. Leżał na ziemi i krwawił, ale czy naprawdę był nieprzytomny, czy udawał, nie mogłam być pewna. Wtedy zauważyłam, jak blisko kajdanek upadł. Serce podeszło mi do gardła, kiedy się zbliżałam, ale jakoś udało mi się założyć mu je na nadgarstek. Zaczął ponownie stękać, gdy kliknęły zatrzaski, a ja wybiegłam z pokoju, nie oglądając się za siebie. Nie zwróciłam uwagi, ani nie obchodziło mnie, że moimi jedynymi ubraniami były prześwitująca bluzka i skąpa, zielona spódniczka, bez niczego pod spodem. Moją jedyną myślą było znalezienie wyjścia. Gdybym tylko pomyślała racjonalnie, rozwaliłabym temu psychologowi łeb, aż z jego mózgu zostałaby tylko papka. Niestety nie przyszło mi to do głowy, dopóki Bateman nie zaczął krzyczeć, by go uwolnić. Zdążyłam dotrzeć wtedy na szczyt schodów do piwnicy, które prowadziły do ciemnej kuchni. Nic tam nie widziałam. Wiodąc ręką wzdłuż ścian, zaczęłam przedzierać się przez ten dziwny dom, aż natrafiłam na otwarte drzwi. Przez dwa okna wpadało do środka dość światła, by móc rozpoznać drzwi wejściowe. Ręce wciąż mi się trzęsły, kiedy ciągnęłam za klamkę i rzuciłam się przez próg. Po wyjściu na zewnątrz, moje nadzieje zostały ponownie pogrzebane przez odgłos kroków pędzących po schodach od piwnicy. Zamknęłam po cichu drzwi, słysząc jego pierwszy wściekły ryk. Światło gwiazd wystarczyłoby rozpoznać, że stoję na skrzypiącym ganku jakiegoś opuszczonego domu. Nie miałam pojęcia, gdzie jestem, a reszta domów również wydawała się opustoszała. Jedyny samochód w okolicy musiał należeć też do Batemana, ale był zamknięty. Nieustannie nabierałam dystansu. Chciałam wtopić się w ciemność, stać się częścią nocy. Od domu mordercy dzieliło mnie niecałe pięćdziesiąt metrów, kiedy po mojej lewej rozbłysło światło reflektora. Rzuciłam się na brzuch i zdążyłam przetudlać za drzewo, zanim promień mnie dosięgnął, ale on nie dawał za wygrano. Podstęp i nienawiść przesiąkały głos Batemana, który na przemian groził mi podłymi, odrażającymi rzeczami lub obiecywał, że odwiezie mnie do domu. Jakikolwiek kontakt ten człowiek miał z rzeczywistością, dawno się zerwał. Wymachiwał latarką w przypadkowy i gwałtowny sposób, nie pozostawiając mi czasu na ruch lub sprawdzenie jego pozycji bez ryzyka bycia zauważoną. Skoncentrowałam się więc na poszukiwaniu najlepszego kierunku do ucieczki, i wtedy zauważyłam, że wzdłuż drogi wykopane było miejsce na przepust. Teraz był to tylko zarośnięty rów, ale położyłam się płasko i czołgałam przez wysoką trawę. To była moja jedyna szansa. Ech, kiedy promień światła powędrował w drugą stronę, nie zawahałam się. Nie wiedziałam, co znajduje się na końcu tej długiej, opuszczonej drogi, ale nie było już odwrotu. Czułam w tym rowie, że już musi być dobrze. Zaszłam za daleko, by zginąć. Marzenia o powrocie do tego domu z policjantami podtrzymywały mnie na duchu, kiedy moje ciało płonęło od tysiąca swędzących ukąszeń pluskiew w miejscach, które już i tak bolały zbyt mocno, by w ogóle się tym przejmować. Zdawało mi się, że minęły godziny, zanim światło zniknęło, ale wciąż bałam się wyjść z rowu. Nawet pod koniec, kiedy nie miałam już gdzie się czołgać, tkwiłam w miejscu i obserwowałam otoczenie. Przede mną znajdowała się normalna droga z namalowanymi liniami, a w oddali po mojej lewej stronie świeciło się pojedyncze światło. Tam właśnie się skierowałam. Kiedy już straciłam z pola widzenia tamtą ulicę, poczułam się na tyle bezpiecznie, by wstać. Zanim dotarłam do tych odległych świateł, minęły mnie dwa samochody. Powinnam była zasygnalizować im pomoc, ale ukryłam się przed obydwoma, przekonana, że to Bateman. I kiedy w końcu dotarłam do źródła światła, pff, rozpłakałam się z radości, widząc, że był to normalny dom, a wzdłuż ulicy znajdowało się kilka innych. Niestety, Swoim wyglądem wzbudzałam większy strach niż prawdziwy psychopata. W pierwszym domu nikt mi nawet nie otworzył, a w kolejnych dwóch zatrzasnęli mi drzwi przed nosem. W czwartym ktoś był w końcu na tyle uprzejmy, że wysłuchał mnie przez zamknięte okno. Była to drobna staruszka. Nie mogę jej winić za podejrzliwość, ale w końcu udało nam się dojść do kompromisu. Zadzwoniła pod 911, podczas gdy ja skuliłam się najbardziej jak mogłam w ciemnym kącie jej ganku. Gdy pomoc była już w drodze, poczuła się na tyle bezpiecznie, by wpuścić mnie do środka. Minęło prawie 40 minut, zanim pomoc przybyła, ale kiedy już dotarła, upewniłam się, że policja zrozumiała, z którego dokładnie domu uciekłam. W ogarniającym mnie przerażeniu Wyobrażałam sobie, że Bateman wciąż na mnie poluje, ale zniknął. Pomogłam sporządzić portret pamięciowy i w końcu, tydzień później, znaleźli Batemana. Nie był wcześniej karany, ale nie było wątpliwości co do jego winy. Sukinsyn przyznał się od razu, zanim poprosił o adwokata. A resztę już znacie. Tak. Pan Bateman mógłby spędzić resztę życia w komfortowym zakładzie, gdyby nie uciekł. Najwyraźniej stanowi Massachusetts nie można było powierzyć sprawowania nad nim opieki, i na szczęście teraz uważają, że nie żyje. Pani Perkins, dziękuję za podzielenie się z nami swoją historią. Wiem, że wszyscy jesteście już gotowi na główne wydarzenie. Więc bez dalszej zwłoki zapraszamy do obejrzenia tego krótkiego filmu, podczas gdy darczyńcy będą podejmować swoje ostateczne decyzje. No dobrze. Skoro mamy już przerwę, zobaczmy, co nasza publiczność sądzi o dzisiejszych gościach. To zdumiewające o ile więcej powie człowiek, który myśli, że przemawia do małej, zamkniętej grupki. No ale ten chłopak lajardów może być dla nas trochę zbyt bystry, co? Lubię go. Ale dobrze, że to wy decydujecie, któremu z gości przypadnie prywatne spotkanie. Zachęcam do zwrócenia swojej uwagi na ankietę i oddania głosu już teraz. Kto zasmakuje słodkiej zemsty już w sobotę? Czy będą to pogrążeni w żałobie rodzice? Czy odważna bohaterka? Nieczęsto typuję swoich faworytów, ale trudno tego nie robić, gdy mamy taką petardę jak Szeli. Głosy napływają, a tymczasem, darczyńcy, czy jesteście gotowi na aukcję? Dla tych, którzy dołączyli do nas po raz pierwszy, odtworzymy naszym gościom materiał filmowy, którzy będą myśleć, że dzieje się ona na żywo. W ten sposób publiczność zawsze wygrywa. Jesteśmy z powrotem. Dziękujemy gościom za ich niesłabnącą cierpliwość. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Państwo Edwards, darczyńca numer 3, jest rodzicem podobnie jak wy. Będzie zaszczycony, mogąc licytować w waszym imieniu. Rodzino Layardów, darczyńca numer 1, dostrzegł w Jasonie cząstkę swojego młodszego ja. Ponieważ jednak odrzucił on perspektywę osobistego spotkania z panem Batemanem, mogą państwo ewentualnie wybrać kogoś, kto pójdzie w waszym imieniu. I ostatnia, ale z pewnością nie mniej ważna, pani Perkins. Nie jest niespodzianką, że darczyńca numer dwa, który kiedyś przeżył podobny atak, jest przeszczęśliwy, że może być pani sponsorem. Pozostaje mi tylko jedno pytanie: czy jesteście gotowi przystąpić do licytacji? Pięć minut później: Po raz pierwszy, po raz drugi sprzedany za 3,5 miliona dolarów dla darczyńcy numer dwa ło, ależ to była jazda. Pani Perkins, proszę pakować walizki, bo widzimy się w sobotę. Ech, cóż moi drodzy, to wszystko na dziś, ale zanim się rozejdziemy, nie zapomnijcie pobrać zbrodni Cosplay Killera za jedyne 4995. A jeżeli chcielibyście również zamówić w przedsprzedaży pokutę cosplay killera, możecie dodać obydwa tytuły do swojej kolekcji Sweet Mercy za jedyne 8995. Ci, którzy zarezerwują swoje kopie już dziś, otrzymają również specjalny materiał filmowy z za kulis hangaru 66. Aha, oh, witaj, Szeli, jak miło w końcu poznać Cię osobiście. Tak więc, przez ostatnie kilka dni rozmawialiśmy o tym, co chciałabyś tu zobaczyć i myślę, że będziesz zadowolona z efektów naszej pracy. Biorąc pod uwagę, że zajmujemy się tym na pełen etat, byliśmy już w posiadaniu większości przedmiotów, o które prosiłaś, ale fotel ginekologiczny był wspaniałym dodatkiem do naszej kolekcji. Nazwaliśmy go Perkins. Myślę, że będzie nowym faworytem naszych fan, faworytem gości. O, uwaga pod nogi, jeden z techników nie skończył go jeszcze składać. Przypinasz ramię pacjenta do tego elementu. Następnie przekręcasz dźwignię i się obraca. Skoro już obejrzałaś salę teatralną, chodźmy po Beitmana. Pomyślałem, że chciałabyś obejrzeć jego nowy, wieczny dom. I nie przejmuj się innymi więźniami, są tu z tego samego powodu, ale są całkowicie nieszkodliwi. Sądząc po naszych ostatnich rozmowach, zakładam, że nie jesteś wrażliwa. Nie, nie ma się o co martwić. Jasna cholera, czy, czy on nie ma oczu? Wow, tu jest ich więcej. Wydajesz się zaskoczona. Większość ludzi uważa tak samo, że lepiej zachować ich przy życiu. Jedynym problemem jest to, że nie możemy przewidzieć przyszłości. Co jeśli wydarzy się coś, co pozwoli im uciec? Wtedy bylibyśmy odpowiedzialni za powrót tych groźnych zwierząt do społeczeństwa. Dlatego usuwamy im oczy i kastrujemy ich, zanim zostaną przetransportowani do zo w Sweet Mercy. Nawet gdyby udało im się wydostać z celi, nie mieliby pojęcia, gdzie dalej iść. <laughs> Rzecz jasna, nie dotyczy to Karla. Nie chcieliśmy być aroganccy. Zastaniesz go dokładnie takiego, jakim widziałaś go podczas transmisji na żywo, ale mamy w pogotowiu chirurgów. Na wypadek, gdybyś potrzebowała pomocy, lub pacjent znalazłby się zbyt blisko śmierci. Huh, genialnie. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Uwielbiam Twój entuzjazm. Powinnaś rozważyć zrobienie z nami kariery. Nieustannie szukamy ludzi, którzy faktycznie rozumieją, jak ważna jest nasza praca, a zarobki są znakomite. To tak do przemyślenia. A, oto jesteśmy, panie Bateman, był pan chyba umówiony na randkę.